Właśnie trafiły do nas najnowsze produkty Cambridge Audio, czyli seria EX. Mamy więc wzmacniacz EXA100 i streamer EXN100. I jako pierwsi na polskim YouTubie zaprezentujemy Wam dzisiaj te urządzenia. Miłośnicy brytyjskiej marki z pewnością pamiętają taką serię jak Azure 851, która urosła już do miana legendy. No i seria EX, którą dzisiaj Wam pokazujemy, jest poniekąd następcą tejże Azure 851. Cambridge Audio pracowało nad tym wzmacniaczem, czy nad tą serią generalnie ostatnie bodajże 3 lata. No a ja pracowałem z nią, a w zasadzie odsłuchiwałem jej ostatnich kilka godzin i powiem szczerze, że no jest o czym opowiadać. Tak jak powiedziałem, seria EX ma być następcą serii 851. A czym jest? W mojej ocenie jest to tak naprawdę doskonały złoty środek pomiędzy serią CX, czyli na przykład wzmacniaczem CX81, także w wersji drugiej, którą też niedawno prezentowaliśmy, no a tą flagową, tym flagowcem od Cambridge Audio, czyli Edge A. No dobra, technicznymi aspektami nie będę Was zanudzał. To, co w mojej ocenie jest w tym aspekcie najistotniejsze, to moc 100 W na kanał w klasie AB. No i bardzo dobry wbudowany DAC. Do tego z nowości dochodzi jeszcze wejście HDMI ARC. No i fajne jest też to, że mamy możliwość przełączenia w tryb Power Amp, co pozwala na współpracę z dedykowanym przedwzmacniaczem lub integrację w systemie wielokanałowym. No ale po techniczne aspekty odsyłam Was na instalaudio.pl, czyli na naszą stronę. Tam znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie wiedzieć, jeśli chodzi o te nowe sprzęty od Cambridge Audio. Teraz przejdźmy do dźwięku. W ciągu ostatnich kilku godzin odsłuchałem kilkadziesiąt razy już swoje ulubione kawałki, które gdzieś tam ostatnio dość mocno katuję na swoim sprzęcie. To, co używam na co dzień, to właśnie Cambridge Audio CX81 w pierwszej wersji. Do tego mam monitor audio, kolumny podłogowe, monitor audio Silver 306G. No i jest to połączone ze sobą przewodami od Recable. Głośnikowe to Magnus, no i mam jeszcze zworki Invictus. No i tak, bas jest mięsisty, taki naprawdę taki soczysty, bardzo mi się podoba, fajnie to gra. W niektórych utworach byłem no niemal w szoku, że tak nisko schodzi i bardzo, bardzo fajne wrażenie to na mnie zrobiło. Jest taki, jest krótki, nie męczący, no tak jak mówiłem, taki soczysty, fajny, no mnie się bardzo podobał. Troszkę różnicę względem CX81 usłyszałem w wokalu. Na moje ucho jest troszkę bardziej cofnięty, a przy CX81 wiem, że też wiele osób narzekało na to, że aż za bardzo jest wysunięty do przodu ten wokal, więc ci, którym to przeszkadzało, na pewno będą zadowoleni. Nie jest to jednak aż tak duża różnica, ale no troszeczkę z tyłu jest. W niektórych sytuacjach, czy przy niektórych utworach, przyznam szczerze, że zdarzyło mi się mieć takie uczucie, że troszkę bardzo zlewa się z, albo troszkę za bardzo zlewa się z, ze średnimi tonami. I gdzieś brakowało mi tej separacji, ale to też nie jest tak, że to było po prostu, że różnica była, czy było to aż tak mocno rażące. To jest na zasadzie takiej, że jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to w niektórych utworach do tego mógłbym się przyczepić, ale wiecie, to tak trochę na siłę. Scena jest fajna, szeroka. No i w porównaniu z CX81 jest fajniej, ciekawiej w mojej ocenie. Jak na moje ucho, tak mi bardziej odpowiada. To samo jeśli chodzi o dynamikę. Tutaj poziom dynamiki jest zupełnie inny. Czy zupełnie inny to może złe słowo, ale jest po prostu inny, jest fajniejszy, jest, ten dźwięk jest bardziej odczuwalny, zwłaszcza przy niższych poziomach głośności, co sprzyja takim wieczornym odsłuchom, a taki sobie właśnie jako pierwszy zafundowałem wczoraj wieczorem. I tak, zrobiło to na mnie wrażenie. To, co zrobiło na mnie największe wrażenie jednak, to fakt, że bardzo fajnie słucha się na nim winyli.
Mam dwie ulubione płyty, które zawsze gdzieś tam jak odsłuchuję nowy sprzęt, to sobie wrzucam. To jest Daft Punk, Random Access Memories. Fajne brzmienia, które można, którymi można bardzo fajnie przetestować sprzęt. No i oczywiście mój ukochany klasyk, czyli Dire Straits Alchemy z 1984 roku. I to jest, kurczę, też fajnie. Fajnie naprawdę się na tym słucha, czy inaczej fajnie się na tym, nazwijmy to, testuje. I kiedy odpaliłem sobie te płyty, to po prostu tak usiadłem i się, no, rozpłynąłem się w tym dźwięku. Bardzo mi się to podobało. Ja wiem, że na rynku jest dużo lepszych innych sprzętów, niemniej jednak mówię o swoich odczuciach podczas słuchania tego i dla mnie było naprawdę fantastycznie. I tutaj mówię o scenie, o detalu, o dynamice, tej klarowności. To naprawdę zrobiło na mnie mega fajne wrażenie. EXA 100 kosztuje 10 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy mało, no to już muszą ocenić wasze portfele, a może nawet wasze żony. Ja uważam, że jeżeli ktoś dysponuje takim budżetem i zastanawia się, co wybrać, no to zdecydowanie to polecam, bo uważam, że jest to bardzo konkurencyjny, fajnie grający wzmacniacz i gdybym miał taką luźną dyszkę, to pewnie bym się o niego pokusił. Jeśli natomiast chodzi o streamer, czyli AXN 100, który właśnie z tym wzmacniaczem się pojawił, to powiem tak, w mojej ocenie czeka go bardzo trudna rywalizacja z rewelacją ostatnich miesięcy, czy może już troszeczkę więcej, czyli Eversolo. Zarówno A6, jak i A8, a wydaje mi się, że tutaj chyba trzeba celować w A8, to jest solidny rywal. Ja mam A8 w domu, porównywałem sobie obydwa, no i powiem, że zrobił na mnie wrażenie i to bardzo fajne. Uważam, że będzie silną konkurencją dla A8. No ale musicie się tutaj sami przekonać, bo czy gra lepiej, czy gorzej, tego nie jestem w stanie wam powiedzieć. Gra odrobinę inaczej. Ja lubię taki dźwięk. Jest troszeczkę... Ta scena wydaje się być troszeczkę szersza, to tak na początek. I jeśli chodzi o dynamikę, świetnie. No, wiecie, porównujemy sobie dwa bardzo podobne produkty w mojej ocenie i tak naprawdę przy tego typu rozważaniach to trzeba najzwyczajniej w świecie sobie odsłuchać, ale uważam, że tutaj jest to bardzo ciekawy produkt, na którym warto się pochylić. Oczywiście integracja z Tidalem, ze Spotify, oczywiście znakomicie działająca aplikacja Stream Magic od Cambridge Audio. No to są te elementy, które są gdzieś tam standardem, więc no, skupiłbym się bardziej jedynie na tym, jakie macie wrażenia odsłuchowe. To, co jest tutaj istotne, no to przetwornik cyfrowo-analogowy. I tutaj te starannie dobrane komponenty naprawdę dbają o czystość dźwięku, która w mojej ocenie zrobi wrażenie naprawdę na każdym. Na mnie zrobiła, nie wiem, czy mi słoń na ucho nadepnął, ale ja co nieco wam słyszałem i bardzo mi się to podobało. Mamy też fajny ekran, no nie jest dotykowy, do czego już nas Cambridge przyzwyczaił, ale możemy na nim wyświetlać różne informacje, czy też tradycyjne, choć cyfrowe, wiadomo, wycieraczki. Designersko, jak widzicie, no to fajnie to współgra ze wzmacniaczem i fajnie się prezentuje. Jednocześnie uważam, że jeżeli podłączycie to też do innego wzmacniacza, niekoniecznie od Cambridge'a, to też będziecie zadowoleni. Na koniec oczywiście zaproszę was do odsłuchu w naszym salonie w Koninie. Nie chwalimy się tym za często, nie opowiadamy o tym za często, ale w naszym pokoju odsłuchowym jest tak troszeczkę jak w domu, że tak powiem. Nie chodzi tylko o atmosferę oczywiście, ale też o to, że przygotowaliśmy pokój, w którym nie mamy nie wiadomo jakich
nazwijmy to, fajerwerków akustycznych, tylko staraliśmy się go przygotować w taki sposób, by jak najbardziej odwzorowywał zwykłe domowe warunki, bo podejrzewam, że znakomita większość Was właśnie w takich warunkach odsłuchuje, konsumuje muzykę, że tak to ładnie ujmę. Zatem zapraszamy do nas, zapraszamy do subskrybowania tego kanału, do wciskania dzwoneczka, dzięki któremu żadna nowość Was nie ominie, jednocześnie też, wiadomo, łapki w górę. No i dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej nowości od Cambridge Audio. No i cóż, zapraszamy do następnego odcinka.